Zabawa numer 88. Powałęsaj się w nocy. Czas trwania od 2 do 3 godzin. Materiały: miasto, noc. Efekt: koczujący. Wiele osób sądzi, że noc to tylko brak światła słonecznego. Taka koncepcja jest nie tyle uproszczona, co fałszywa. Noc tworzy planetę zupełnie inną od tej, którą znamy za dnia. Ani zasady, ani gesty nie są takie same. Różne są również myśli. I nie jest powiedziane, że nocą ludzie pozostają tacy sami jak za dnia. Ta przemiana jest niewątpliwie najbardziej wyraźna w miastach. Noc zamieszkuje bardzo specyficzna populacja, nieliczna, rozrzedzona, rozpuszczona. Noc jest przede wszystkim przestrzenią, która nie ma wspólnych z dniem miar. W nocy człowiek się włóczy. Oznacza to, że przemieszcza się bez wyraźnego, z wyjątkiem sytuacji, w których poszukuje zdobyczy, samej w sobie trudnej do zdefiniowania. Ulice są prawie bezludne. Można się posuwać do przodu, dostrzegać układ ulic. Bez względu na to, czy poruszasz się pieszo, czy samochodem, noc ofiaruje ci miasto otwarte i pragnienie niekończącego się spaceru. Weź samochód, albo się odważ na pieszą wędrówkę, i ruszaj prosto przed siebie, w noc, nie zastanawiając się nad tym, dokąd idziesz. Zawsze odkryjesz coś nowego, nawet jeśli jesteś stałym bywalcem nocy. Jakiś neon, dzielnica, jakaś kłótnia, smutek, jakiś spektakl lub banalna orgia. Pusty pasaż, przypadkowe święto.
Przede wszystkim doświadczysz istnienia wielu nocy w jednej, podzielonych na sektory przestrzenią lub czasem. I będziesz być może marzyć o tym, by noc trwała wiecznie. W świetle świtu zobaczysz klęskę. Będziesz żył w oczekiwaniu na zmierzch. Koniec dnia pojawi się jak zapowiedź powrotu obietnicy. Zastanowisz się nad wartością takiej oto definicji. Cytat. Filozofami oświecenia nazywa się tych, których pociągało wszystko, co błyszczy w ciemnościach. Koniec cytatu. Zastanowisz się nad związkiem tej definicji z faktem, że w antycznej Grece liczby mnogiej od psyche, słowa oznaczającego duszę, używa się do nazwania motyli.